Wcale się nie dziwię Donaldowi Tuskowi, że tak długo zwlekał z ogłoszeniem oficjalnej wykładni w szeroko dyskutowanych ostatnio kwestiach korupcyjnych. Albowiem właściwie stanął on przed problemem, którego nie da się w sposób dobry rozwiązać. Pomińmy już sprawę koalicjanta, który to koalicjant ma za sobą doświadczenie afery Inter Arms, kiedy to przecieki z tajnych służb kontrolowanych przez koalicjanta spowodowały usunięcie Waldemara Pawlaka ze stanowiska premiera i poważne upokorzenie go. Myślę, że Pawlak dzisiejsze rewelacje mediów odbiera dokładnie jako powtórkę tej sprawy, tylko tym razem ustępować tak łatwo nie zamierza. Ale podstawowy problem Donalda Tuska to nierozwiązywalna sprzeczność między tym, czego wymaga od niego PR, który bardzo wysoko sobie ceni, a tym, czego wymaga przetrwanie w strukturach partyjnych. Nie oszukujmy się, partie polityczne w Polsce od dawna już nie składają się z nawiedzonych, którzy chcą wcielać jakiekolwiek idee w życie, choćby o kawałku suchego chleba, ale z ludzi, którzy idą do polityki po to, żeby tam ręka rękę myła, a ten, kto podrapie kogoś w plecy, sam został przez niego podrapany. I nie jest przypadkiem, że lewica postkomunistyczna zawaliła się właśnie w momencie, kiedy jej baronowie i szeregowi działacze uznali, że liderzy nie zapewniają im już tego, czego oni najbardziej potrzebują. Partia polityczna to struktura feudalna, opierająca się na rozmaitych latyfundiach. I z jednej strony premier musiał oczywiście mocno potępić senatora Misiaka, ale z drugiej strony nie może dać swoim dołom sygnału, że to tak śmiertelnie poważnie. Myślę, że szansa premiera, szansa szefa Platformy Obywatelskiej polega na tym, żeby działacze Platformy uznali, iż Misiak został odsunięty z oczu patrzących, no bo to premier zrobić musiał, ale wielka krzywda mu się nie stała. Dlatego już dziś każdy dziennikarz powinien sobie zapisać w notesiku, żeby za 2-3 miesiące sprawdzić, co takiego dzieje się z zapomnianym pewnie już do tego czasu senatorem Misiakiem.